Dobry wieczór Państwu. Istnieje kilka efektownych metod rozpoczynania wieczornych talk showów. Mógłbym na przykład uraczyć Państwa żenującym dowcipem, opowiedzieć jakiś przezabawny pean na swoją najczęściej cześć. Otóż myślę, że to wszystko jest niepotrzebne. Czułe Dranie to program, który broni się zupełnie czymś innym. Oprócz mnie, Pawła Lorocha, czekają Was również atrakcje serwowane przez niewolników, górali i gościa. Gość dzisiaj tak wyjątkowy, że aż cały drże. Wielu pytało, co na głowie Loroch ostatnio miał. Ciekawe, czy spyta Agnieszka Fitkał. Dla niej Orło Sisankowski, złośliwi Deczko, dla niej papa jak Perepeczko. Spytamy o chłopów i innych waletów, spytamy, czy woli młodszych facetów. Niewolnik, strażak po klatce w kasku będzie latać i wyjdzie na chwilę i da się pomacać. Lecz program dziś inny i dystyngowany, bo damę gościmy, aż to gość wyuzdany. Proszę Państwa, może obyło się bez żenującego żartu na początek. Niestety wierszyk być musiał, dziękuję Ewuniu. Mamy wierszyk za sobą, czas na porządne atrakcje dzisiejszego spotkania. Po pierwsze papa. Dobry wieczór papo, rozchachany i skaczący góral. Dziś zuje dla Państwa nie tylko kierpce. Mamy też niewolnika po raz chyba drugi w historii naszego programu. Oto najprawdziwszy samiec, strażak. Nie bez przyczyny. Przyczyną jest nasz gość, do którego ten strażak pewnie pasować będzie mocno. Proszę Państwa, wyjątkowa postać dzisiaj. Uwielbiana, piękna, niekonwencjonalna, szokująca swoją swobodą obyczajów, a jednocześnie zachowująca maksimum elegancji. Prawdziwa dama, jedyna, niepowtarzalna, Agnieszka Fitkał-Perepeczka. Agnieszko, dobry wieczór. Witaj kochany, ile ci płacę za taką zapowiedź? Nic. To z natury, bardzo proszę. Proszę bardzo. Torba widzę wypchana, czy mam się spodziewać, że wyjmiesz z niej dla mnie podarunki? Proszę bardzo. Może wyjmę, może nie wyjmę. Aha, no dobrze, proszę Państwa, oto Agnieszka Perepeczko, znana chyba wszystkim Polakom. Agnieszko, ty jesteś chociaż troszkę draniem czasami, bo to czułe dranie są. A czytałeś którąś książkę moją? Oczywiście, że no, czytałem. No przecież tam kwintesencja, ale nie draństwa, tylko aha, wiesz, draniem można też być z przymrużeniem oka, z odchyleniem nogi, wiesz. Bogini. Że tak zwrócę się do ciebie, Agnieszko. To do mnie? Za tobą specjalnie dla ciebie przygotowaliśmy niewolnika. Gdybyś zechciała rzucić okiem, oto strażak w dość niepełnym... Ale dlaczego strażak? Dlaczego strażak? Wiesz, no, strażacy często są postrzegani jako symbole seksu, prawdziwi mężczyźni. Czy podoba ci się taki ale, właśnie strażak? Ale co ma, ogólnie czy w szczególnie? No jak klateczka ci się podoba, czy brzuszek powinien być kaloryfer, czy taki jest okej? Okay? Chciałabyś... A strażak mówi? Strażak mówi, aczkolwiek później się wypowie. Aha, dobrze. Nie, więc ja ci powiem, jest zgrabny, tylko jeszcze bym popracowała nad klatką, wiesz? Aha, czyli ty bardziej lubisz takie miechy. Miechy nie, tylko proporcjonalną budowę ciała. Ma bardzo dobry gatunek skóry. Mhm. Widocznie wiedział o tym programie i poszedł na parę kwarcówek, nie? Pokazać ci go z bliska? A pokryliście te... koszta? Co? Czego koszta? Kwarcówek dla strażaka. O nie, on się opala przed budynkiem. Daj aha, spokój, my go wystawiamy. A co ty chcesz pokazać? Ja ci go z bliska pokażę. Ale po co? Ja widzę doskonale. O, ja ciebie proszę, będziesz widziała jeszcze lepiej. Chodź tu, kochany, na moment do pani Agnieszki. Gdybym ja cię mógł... mu majtek zdejmować. Ja cię bardzo proszę. Ale co, ale bez majtek facet ci się nie podoba? Siądź tutaj, kochany, na chwilę koło pani Agnieszki. Jeśli dzień dobry. Jak pan ma na imię? Maciej. Tutaj smyczka jego. Pan nie boi, tylko nie za blisko. Trzymaj Agnieszko, naszego niewolnika. Bo... Oho.
potłuścić. Czyli co? Klatka troszkę, dobrze, żeby poszerzył, tak? Troszkę klatkę poszerzył. Co jeszcze? Rączki trochę. A możesz napiąć mięśnie? O, widzisz, Agnieszka. Tu jest nieźle, jest już zaczął trochę coś robić. Tak. Ale jeszcze tutaj triceps jest słaby. Aha, a trójgłowy uda ci się podoba? Nie ma kaloryfera. A nogi jak? Jest kaloryfer? Trochę ale jest, ale jeszcze jest zarys dopiero. Aha. Kaloryfer musi być taki solidny. Ale rokuje, tak? Rokuje. A uda jak? Długość nogi. No. Dobrze. W porządku. No, wiesz, on jest dla mnie, jeżeli chodzi o ciało, troszeczkę za drobny, wiesz? Aha. To może spotęguj wrażenie stając przed Agnieszką, dobrze? Ile pan ma wzrostu? Wstań, zaprezentuj się. Ile wzrostu? 89. Niemożliwe. Aha. A jak z tyłu on się pani podoba? A weźmy się, zmierzmy Agnieszka tyłem. Aha. Zobacz, jaka jest, ale no nie, jest parę centymetrów jest między wami, tak. No dobrze, tak, tak. Wzrost jest a niezły. Jak on, zostań tak na moment, jak tutaj? Nie, no dobrze, bo jest gatunek ciała dobry. Tutaj jest... No, pasem ściśnięty, jest, ale widać. Widać, wszystko widać. Nie, wszystko jest w porządku. Aha. Dobrze. Dobrze, i z przodu też w porządku. Jeszcze rzucisz okiem po raz ostatni? Nie, ja mam bardzo taką... No, pokaż się na dowidzenia jeszcze, Agnieszce, ja cię niestety dobrze, ale ma ładny uśmiech, to jest dla mnie ważne. No to też było prawie kryterium, dla które... O, Agnieszko. Naprawdę. Jagody mi kraśnieją, kiedy tak do mnie mówisz. Ciekaw jestem, czy tak jest Maciej Orłoś. Podoba ci się Maciej Orłoś? Tak, on jest świetny. Sprawdźmy, co sądzi na twój temat. Pani Agnieszka Fitkał-Perepeczko jest niewątpliwie damą. Jest osobą, która gra w bardzo popularnym serialu, z tym, że ja niestety jestem jednym z niewielu Polaków, którzy nie oglądają seriali. W związku z tym nie widziałem jej w tym serialu i w ogóle nie widziałem jej w żadnej roli. Ale serial jest popularny i pani Agnieszka Fitkał-Perepeczko na pewno też jest popularna, także korzystając z okazji, serdecznie gratuluję i pozdrawiam. Nie ogląda Maciej Orłoś serialu, a ty oglądasz, Agnieszko? Ale to serial czy Orłosia? Siebie w serialu. Bo jeszcze chciałam o Orłosiu coś. A, proszę bardzo. W twoim typie, trochę Maciej? Zmieniłam zdanie teraz. Aha. Dlatego, że jest bardzo sympatyczny, na pewno fantastycznym prezenterem jest on, bo często go oglądam. Ale to nie to, że seriali, że serial powinien oglądać, tylko powinien chociaż troszeczkę wiedzieć na mój temat. Co, tak, tak. Prawda? Agnieszko Orłoś, dyletant, olewa serial. Ty tego nie robisz, śledzisz, jak rozwija się twoja postać i twój serial. Ale siadasz oczywiście co wieczór? No co wieczór? To nie jest, ja nie jestem w każdym odcinku, ale muszę śledzić, wiesz, przebieg wydarzeń, bo jak dostałam tę rolę, to wiesz, nie bardzo wiedziałam, o jaki serial chodzi. Tak. No i powiedzieli, że to jest bardzo popularny serial i tam mam dwa dni i po niemiecku i ja wtedy zadzwoniłam do mojego męża i zapytałam się, co mam zrobić dwa dni po niemiecku. On mówi, bierz, nikt cię nie zauważy. A tu proszę, rozwinęło się. Jesteś rozwinęło się jedną z najpopularniejszych postaci w ogóle serialowych w tej chwili w Polsce. Powiedzmy, identyfikujesz się, no, z uważaj, Simoną? Parę osób mi od razu przyłoży. O, jak kto? Tak, Teresa Lipowska ci przyłoży? Dlaczego nie? Teresa nie, Teresa mnie bardzo lubi. No ja myślę. Wiesz, ja ją bardzo lubię, bo to jest, aha, naprawdę fantastyczna aktorka. Ale odpowiedz na pytanie, czy ty się identyfikujesz z Simoną? Tak, Simona, to, tak. Ale to ty? To jestem ja 80%. A co zmieniłaś na okoliczność postaci? Nic nie zmieniłam. Scenarzyści, wiesz, ja myślę, że brali pod uwagę moją osobę. Mój niewyparzony język, rozumiesz, takie jakieś, jak jest tak nudno w towarzystwie, to ja umiem tak coś przywalić bez, nie to, że bez sensu, tylko coś szokującego. Bardzo lubię, wiesz. Poza tym, no jestem dosyć gadatliwa i właściwie najbardziej mnie interesuje to, co ja mówię. Mhm. A nie to, co ktoś do mnie mówi. Mało tego. Mam taką umiejętność, że na przykład ktoś opowiada mi coś, a ja mam bardzo inteligentne oczy, bo to już mi powiedzieli, jak słucham, wiesz, ale nie wiem w ogóle nic, bo przynudzał ktoś. No, a czy ciekaw jestem, czy przynudzał będzie i tylko twarz zachowasz, czy też z entuzjazmem się odniesiesz do papy. Papa Kol? Odkrywam.
Dzień dobry państwu, witam uprzejmie wszystkich z gór. I teraz odsłaniam. I pierwsze jest hasło, przedstawia rzecz. Odsłaniam pierwszą, ostatnią literkę. Zdejmuję dla was koszulkę, bo jest gorąco. Halo? 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 Halo, kto się dodzwonił? Halo? Słucham, kto się dodzwonił? Halo? Halo? Halo, kto się dodzwonił? Kto dzwoni? Krystyna. A skąd dzwonisz, Krystyna? Z Nowego Sącza. O, to też w górach jesteś, niedaleko bardzo. Jaka tam u was pogoda? A dobrze, a kto dzwoni? A kto dzwoni? O, Krystyna dzwoni. Aha, a co robi w górach? Ja co robię w górach? Co robi w górach? Ja mieszkam. Ale nie chodzi konkretnie o odpowiedź, co robi w górach? Dmucha u nas. A to nie dmucha, tylko pizga. Proszę państwa, temperatura w czułych draniach rośnie niezwykle intensywnie, a jeszcze wiele przed nami, między innymi Renata Beger oraz chwila, w której Agnieszka Perepeczko zaprezentuje nam pewien intymny element swej garderoby, ale to po przerwie. Oj Boże. Co to jest fitkał? Wito spyto. Jakie madam Perepeczko zapłaci nam myto? Lorok ze zdumienia skręci się w kulkę, gdy gość nam zostawi w prezencie koszulkę. Niewolnik się rzuci na naszą damę, spożyje truskawkę, obleje szampanem, prezent też będzie i z ręką pytanie, czy wszystkie burze już roześmiane? Proszę państwa, witam ponownie w czułych draniach. Ja nazywam się Paweł Loroch, jest ze mną Agnieszka Perepeczko. Temperatura rośnie, setki pytań dla ciebie przygotowałem i chyba nie zdążę wszystkich zadać, bo żar spali moje serce i umysł. Przyszłaś do nas, do redakcji, nim rozpoczęliśmy nasze antenowe spotkanie, zdążyłaś rozkochać w sobie całą naszą ekipę, wyrwać ich wszystkich i owinąć sobie wokół palca. Taka sama jest sytuacja na każdym innym planie, na którym się pojawiasz. Mężczyźni konają u twych stóp. No wiesz, w serialu jest tak rodzinnie, jest bardzo dużo świetnych osób, jest bardzo dużo, mam duże przyjaźnie takie, że sobie plotkujemy, rozmawiamy przez telefon, a myślę, że ekipa techniczna docenia kobiece wdzięki generalnie. A zdarza się, że także twój flirt jest brany na poważnie i idą za tym natychmiastowe, o dziękuję ci, Ewuniu, propozycje. Ale flirt z kim? Pani Agnieszko, no z kim? No z ludźmi, którzy są w twoim otoczeniu. Że... Jak ja flirtuję poważnie, to nikt o tym nie wie. Ale na przykład... A jak ja flirtuję tak sobie ze wszystkimi? Z reżyserem? To... Ja zawsze mówię, pięknie wyglądasz i działasz na mnie potwornie. Aha. Ludzie inteligentni, którzy się sobie podobają, wiedzą. A ludzie inteligentni mają kurwiki w oczach? Oczywiście, jak tak, jak taka znana... Jaka? Aktorka. No nie, to nie aktorka, to Renata Beger, która... Też aktorka. Na twój temat właśnie teraz w czułych draniach. Pani Agnieszko, jest pani dla mnie usposobieniem kobiety dojrzałej. Kobiety, którą praktycznie znam tylko i wyłącznie z serialu. Życzę pani wiele, wiele szczęścia, żeby panią bardziej wszyscy rozumieli niż ci, którzy panią otaczają w serialu. Oczywiście bohaterzy z serialu. Wszystkiego dobrego.
Były jakieś kurwiki, czy raczej słodko pierdząco? Nie, nie, tak, nie lubię tego słowa. Którego? Pawełku. Na P? Tak. Przepraszam cię. Nie lubię, bo takie, wiesz, moczowo-kałowe nie lubię. Ty jesteś mężczyzna z klasą dla mnie. Dziękuję rozumiesz? Ci. Więc proszę cię bardzo, nie rób tego. I teraz, nie no, wypowiedź bardzo miła, wiesz, przyjemna. Jeżeli ktoś ogląda serial i mnie lubi, to już zdobywała gdzieś moją, bo wiesz, każdy jest próżny, prawda? Mhm. Więc jak pani Beger tak się wypowiada, no to jest mi szalenie miło, wiesz. A to, że powiedziała o tych w oczach, to ja uważam, może bez tego słowa, ale w tym jest, jeżeli kobieta ma błyski w oczach na temat mężczyzny, nie wchodząc na niego nachalnie albo składając mu jakieś oferty typu, nie wiem, zostawia karteczkę czy tam mu coś szepcze, wystarczy, że błysną oczy, wiesz? I to już chyba jest wystarczające. Sprawdźmy, jaka jest powszechna świadomość na temat Agnieszki. Vito pyta o Fitkę. Nikt nie wie. Simona, serialowa matka Sztefena, a na co dzień kobieta o tajemniczym nazwisku Fitkał. A więc jak naprawdę nam się kojarzy? Nie kojarzy mi się nic. A co by to mogło być, gdyby przyszło coś nazwać Fitkał? Bardziej substancja, bardziej osoba, bardziej rzecz? Chyba osoba jakaś. Roślina raczej chyba. Może jakaś organizacja? A, też możliwe. Jest mi smutno. Przyznaję się bez bicia, że nie znam tego terminu. Fitką. Porządny gość. Albo ubliżenie jakieś, albo dobre słowo. Bardzo pana przepraszam, ale kojarzy się negatywnie raczej. Fit z angielskiego pięść, no kał to raczej z polskiego, ale to się źle kojarzy. To takie coś, co jest tam. Nie wiadomo, co to. Chodzi mi po głowie. Fitko. Czyje to nazwisko? Nie Piotr, tylko... Kobieta, mężczyzna? Mężczyzna. Tak, perepeczko Fitko. Agnieszka. No, dokładnie. Kombinowali, zachodzili w głowę, ale w sumie nikt niczego mądrego nie wymyślił. Jedno jest pewne, Fitkał to może być tylko Agnieszka. Vito Odrobina, Czułe dranie. Agnieszko? Rewelacja. Co to znaczy Fitkał? Szczupła krowa. Ale to się ale ja nawet nie taka szczupła. Ale że krowa? Nie. To jest moje nazwisko. Aha. Nie można się śmiać z nazwisk, bo Loroch też mi się niedobrze kojarzy. Mówisz, że Loroch, że tak, że co? Nie wiem. Nie, wróćmy do Fitkał. Dobrze. Ale to jest polskie, nie? To jest niemieckie. Mój pradziadek był Niemcem, chyba. Tak okay. Się wydaje. Może nie całkowity, może pół. Ale coś takiego było. Natomiast... Powiem ci, dlaczego to świetny program. Teraz muszę się nakryć, bo nie jest jakaś naga. Się. Czuję się nago. Ale chłodno ci, Agnieszko? Chłodno. Nie, zaraz temperatura wzrośnie i tak zrzucisz. Nie, bo teraz jest koncepcja stroju taka. Tak, lekko military. Na bok military, tutaj mamy tego. Ale teraz wracamy do nazwiska Fitkał. I to sobie nazwisko było i potem nagle zjawił się, wiesz, ten, co poślubił. Na P. Ten na P. I to nie to, że ja zaraz przeszłam na jego stronę, tylko zostawiłam sobie Fitkał perepeczką. Ale potem, jak wyjeżdżałam do Australii jako tak zwany model wełniany, tak. W latach... twarzą czystej, żywej wełny. Czysta, widzisz to przecież, jeszcze teraz możesz przeczytać. Ale czysta, oczywiście. Czysta, żywa wełna. I słuchaj, jak już te wszystkie historie, że ja jadę, nie tam 8 tysięcy kobiet wybrana, potem po teatrach, wszystko... szalenie tam sprawdzano, czy ta się nadaje, czy nie pije, czy nie używa czegoś, czy umie dyplomatycznie po angielsku odpowiedzieć. Wiesz, średnio, ale coś tam mogłam wybąkać. No i przeszła moja kandydatura jako samotnego białego żagla, wiesz, samotna pojechałam. Ale teraz puenta. Powiedzieli tak, to jak jakieś dziwne nazwisko. I strasznie karkołomnie to, wiesz, wymawiali. I potem ja mówię, to wy sobie wybierzcie, albo Fitkał, albo Perepeczko. Bo już Fitkał, Perepeczko, to już żaden Australijczyk nie wymówi. No więc oni powiedzieli, Perepeczko, a ja zapytałam się, why? A oni powiedzieli, bo jest śmieszniejsze. O, proszę państwa, śmieszność to tylko jedna z cech, którą dziś eksponujemy u naszego gościa Agnieszki
Perepeczko, inne jej cechy, namiętność, żar i prawdziwe rozbuchanie już w Nieczułych Draniach, już za moment w Czwórce. Zostańcie Państwo oczywiście z nami. To były Czułe Dranie, proszę Państwa, a teraz Nieczułe Dranie. Oni mnie tu straszą, a ten, co siedzi obok, to najgorzej straszy, że dopiero dojdzie do skandalu, a ja mam ochotę już uciekać, ale... Może zostanę. Dobry wieczór Państwu. Witam po raz kolejny dzisiejszego wieczoru. Oto Nieczułe Dranie. Ja nazywam się Paweł Loroch i nadal ku mojej olbrzymiej radości jest obok Agnieszka Fitkał-Perepeczko. Ciągle, ale mogę uciec. No, liczę na to, że tak się nie stanie. Będę ewentualnie starał się Ciebie złapać. Oprócz Agnieszki, proszę Państwa, również atrakcje w postaci naszego wijącego się niewolnika strażaka. Będziemy również łączyć się ze starym góralem w ramach Papakol oraz inne perwersyjne niespodzianki. Agnieszko, spójrz, dookoła nas dość dużo rozmaitych szczegółów. Widziałam. To prezenty, które zostawiają nam goście Czułych i Nieczułych Drani. Mamy na przykład... Ale co to z tymi piersiami? To są piersi w nawiązaniu do posła Maksymiuka. On te wszystkie piersi aprobował, wybierał. To są same koleżanki. Mamy włosy gwałtownie łysiejącego od wielu lat Pawła Stasiaka. Bezcenne. Mamy również Papa Dens, domek papą pokryty. Mamy fantastyczny odcisk posła Bosaka. No i oczywiście marzymy, by do tej kolekcji... Ale już? A kobiety jakieś? Wiesz, kobiet nie było wiele. Była Renata Beger, była zupełnie niedawno Kazimiera Szczuka. No, to była Frytka. Bardzo lubię Kazimierę Szczukę. Lubisz Kazimierę? Bardzo. A dlaczego? Nie wiem, jakoś podoba mi się w sposób, w jaki ona dowcipkuje na antenie. A czy ona nie jest zbyt harda? Nie. Aha, no dobrze. A sądzisz, że nosi ładną bieliznę? Nie wiem. Ty nosisz nie ładną. Znamy się, nie znamy się, wiesz, na tyle. Aha, bielizny u niej nie widziałaś, a skąd ale... A wiesz, że ja noszę ładną? Czy ja ci kiedykolwiek pokazywałam No coś? Właśnie nie i marzę o tym, bym w końcu zobaczył. Ale co, na mnie? No jeśli wchodzi w grę, to chętnie, aczkolwiek... Nie, nie, poczekaj. Ty mi wczoraj powiedziałeś... Tak? Co ci powiedziałem, Agnieszko? Żebym przyniosła jakiś szczegół swojej garderoby underwear. To jest język angielski, czyli tak, bielizna. Ale bielizna jest bardzo intymna, wiesz? Powiem szczerze, marzyliśmy o twoim biustonoszu. Zresztą biustonosze Agnieszki Perepeczko to temat również szeroki, wywołujący szereg kontrowersji. Za skarby nie dasz. Pewnie, że nie. A bo co? Dlatego, że biustonosz to jest intymna część garderoby, która kojarzy się z jakimś fetyszem, z jakimś... taką jakimś schorowanym mężczyzną, który musi przytulać biustonosz, na przykład kobiety. A ty nie jesteś schorowany przecież. Nie, nie, nie. Cieszę się póki co dobrym zdrowiem. No więc właśnie. Biustonosza nie dostanę, ale mam nadzieję, że coś wybrałaś ze swej szafeczki. Wybrałam swoją kochaną koszulkę Welkę, bo to jest taka firma, która mnie zaprosiła do różnych prezentacji właśnie. Ale w koszuli prezentację robisz? Tak. Zupełnie tylko? Tak. Ale w tej, co przyniosłaś? Też. A czy oznacza to, że jak nam ją oddasz, to resztę prezentacji będziesz robiła już bez koszuli? Nie, bo mam jeszcze inne koszulki. A, no to kamień z serca. Więc tak, to ostatecznie mogę, albo to może poproszę. Nie, albo mogę. Nie no. Wiem. To jest troszeczkę pomniciąg. W kolorze bardzo modnym. Słuchaj, to jest bardzo ładna koszulka. Ja ci pokażę. Weź tam, tak przymknij oczy. Mhm. I to jest naprawdę... A zobacz, jak pachnie ona, bo to jest... Tobą, Agnieszko. O, jak ci ładnie. Pięknie. Ale nie nosiłbym. Tylko czego byś nie nosił? Takiej koszulki. Nie, ale dotknąć, prawda? A to cała ty. No, to jestem cała ja. Bo kiedy to, jest... to noszone ostatni raz? No, chyba od dzisiejszej nocy jeszcze się przespałam. Nie śmiałem marzyć. I słuchaj, i patrz. No. Tutaj jest taka koroneczka. Tak. I to jest bardzo ładny kolor. Tak, i dość długa jest. I ma taki rozporeczek. Mhm. Jest, no, nie, ale jest ładna, no ale co dość długa, no, no, bardzo jest rozcięta przecież. Tak, tak, więc tak. Ja to mogę zaprezentować, ale żebyś nie, bo wiesz, później się okaże za dwa dni, to zginie stąd. Nie zginie, będziemy strzec tego jako oka w głowie. Zgadzasz się, by zawisło w studiu naszym jako stały element wyposażenia? Ale gdzie?
Znajdziemy godne miejsce. Ja może chcę... wskaż, gdzie ci, by ci się podobało. Tam też koszula zawiesi. Sprzedajny kącik nie chcę. Dobrze, to gdzie może? To jest po prostu koszula moja. Tak. Dana czułym draniom. Tak. No patrzcie, jak tuli. Ale tobie wolno, wiesz, bo ja ciebie lubię. Dziękuję. I teraz zupełnie w jakimś innym kącie. Niech będzie może tam gdzieś. Koło toalety. Chyba wyjdziesz. Przy monitorach, więc. Przy monitorach może być. Dobrze. Przepiękna koszulka Agnieszki Perepeczko świadczy o jej subtelności i namiętności, ale nie wierzę, Agnieszko, że nie ma w tobie dzikiej lwicy. Ale kiedy? Zawsze? Drania, nie. W sytuacji, w której można sobie pozwolić na prawdziwe erupcje namiętności. Matko, może taką książkę napisać, Erupcja namiętności. Nim książka, chciałbym zaproponować ci krótkie zadanie. Czy ja mogę prosić o gadżet? Dziękuję najserdeczniej. Oto taca, na której spoczywają... Nie wiem, jak bardzo obce ci eksponaty. Widzę po minie, że niecodziennie używasz. Mamy tutaj gadżety, które sprawiają, że pożycie intymne z takiego wyłącznie słodkiego i subtelnego mogą stać się wydarzeniem z pogranicza hardkoru. Nienawidzę tego. Nienawidzisz wszelkich? Nienawidzę takich, bo mnie to w ogóle nigdy w życiu nie było potrzebne. Taki pejczyk nigdy? Ja lubię z wody wychodzić na plaży. Ciało ludzkie, jak nagrzane słońcem, lubię. Taka maska? Lubię łąk, nie dziękuję. Takie na łące, wśród kwiatów, w lesie. To są uroki, wiesz? Jeżeli już rozmawiamy Czasne. Na tematy takie, to wiesz, mnie się wydaje, że to... A włóż tę czapkę, ja muszę to zobaczyć. Słuchaj, czapka jest chyba damska. Ale spróbuj Albo się wcisnąć. Ja mam straszny czerep, ale... Ale weź wciskaj. Ale to poprosimy nie, kogoś, czekaj. Może z mniejszą to głową. To się tu rozpina. A, no ten... Nie I ma teraz, to... pchaj. Aha. No to jest... I jak Słuchaj, reagujesz na takiego cię. Pawełka? Oj Boże! Wiesz, okropne, czy się dałoby? Matko, wiesz, że to jest potworne. Wiesz, że to jest... Ja A buzi nie dostanę? Nie, nigdy. Mało, to jest coś przerażającego, bo mnie się to... Nie, to jest straszne. To, okropne? To jest nightmare, tak. No, tak zupełnie tego. Coś ci wypadło. Nie, to się tutaj wszystko kruszy i rozsypuje. Czyli relacja... Top bottom, master slave. Dziękuję. Zupełnie nigdy. Nie. W łóżku partnerstwo i nigdy nikogo na smyczy nie chciałabyś trzymać, nie. bądź też A-a. Nie dałabyś się. Nie. Nie? Nigdy. Ale to ja nie wierzę. Wiesz, ja jestem bardzo zdrowo. Ja jestem takim okazem kobiety, myślę, normalnej, zdrowej, reagującej. Jeżeli Polska mnie w jakimś. Chociaż nie wiedzą, kto to fitkał. Polska mnie zaakceptowała. Widownia serialu czy czytelnicy moich książek. To ja myślę, że zaakceptowali mnie właśnie za egzemplarz takiego zdrowia psychicznego i fizycznego. Ale wiesz? Zdrowie i psychiczne i fizyczne w moim odczuciu wcale nie wyklucza zamiłowania do choćby delikatnych perwersji. Nie kręcą się... Nie. Oho. Perwersja, wiesz, wszystko A jaka jest... wchodzi w grę? Skoro nie maska, skoro nie pejczyk. Uważaj, jak ci zaraz o wszystko powiem, wiesz? A znasz taką postać jak dr Andrzej Sankowski? Myślałam, że Żywago. Nie, z Żywago nie mamy jeszcze współpracy, ale z Sankowskim... Ja nie współpracuję z Sankowskim. Król estetycznej perwersji... Oglądam jego operacje. A poddałabyś się? No wiesz, póki co nie, ale... Ja Zobaczmy, czy chce w ogóle cokolwiek Dobrze. Się operować. Proszę państwa, dr Andrzej Sankowski, o jakże pięknej Agnieszce Fitkał. Perepeczko, właśnie teraz. Pani Agnieszko, jest pani bardzo piękną kobietą i tutaj rzeczywiście no, chirurgia plastyczna ma niewiele do czynienia, ale na pewno mógłbym zaproponować, w tej chwili jest taki nowy aparat, którym za pomocą podczerwieni przejeżdża się po twarzy, po szyi, po dekolcie i ten zabieg ma na celu zwiększenie ilości kolagenu w skórze, czyli powoduje obkurczenie skóry i wygładzenie. Po zabiegu nie ma żadnych odczynów, nie ma żadnych śladów, że coś było robione. A myślę, że to warto po prostu, żeby zrobić twarz jeszcze piękniejszą niż jest naprawdę. No i co? Świetnie. Ja myślę, że udałabym się do pana doktora, tylko pod warunkiem, że da mi jakąś zniżkę.
Bo jest dość drogi. No jest, ale jest też dość skuteczny. To będziemy się gładzić. A ty też? Sądzisz, że ty już? Nie, ty nie. Ty tylko troszkę gimnastyki. Proszę bardzo, ja poprosiłbym rekwizyt teraz. Spójrz, Agnieszko. Mamy tutaj precyzyjną instrukcję ujędrniania i powiększania pieczy. Ach, to pieczy. Ja ci powiem. Czy tego rodzaju ruchy koliste? Koliste bardzo przyjemne. Ale robisz przed kąpielą, po kąpieli, w trakcie? Jak to się robi? No, masażysta robi to w czasie masażu. Ale to ty nie byłeś sobie... na masażu nigdy? Piersi jeszcze nie. Słuchaj, ja ci powiem. Mhm. To jest bardzo przyjemne i bardzo wskazane, bo zwiększa się ukrwienie. Tak. Wszystko, co jest związane... Z... Co robisz? Co robisz? Robisz. Masujesz. Ja sama siebie? No oprócz tego, że masażyści to jeszcze na przykład rano, po prysznicu na przykład. Nie, ja lubię tak. Albo myjesz się i wtedy, nie? Ale co, chcesz się podniecić? Słuchaj, to już jest rzecz dokonana, natomiast wróćmy do masażu biustu. Słuchaj, masaż biustu jest fantastyczny. Tak. Ja nawet nakręciłam film. O masażu? Tak, może puszczą w jakimś, nie wiem, na którym tam to kanale. Wystąpiłam z Urszulą Dudziak. Co niech puszczą. Z Urszulą Dudziak i z Krystyną Czubówną. Opowiadałyśmy o urokach kobiecości. Bym nie chciała być profilem cały czas. Więc prosimy, tak. Nie profilem. Dobrze. I bardzo udany filmik, który gdzieś tam... reklamuje, czy reklamy nie potrzebuje moje ukochane Talgo. Algi. Słyszałeś o algach? Jadam algi na piersi. Nie, ja jem algi. Ale algi na piersi. Ale to te same, co ja jem, to ty na piersi? Nie wiem tego. To sprawdzimy. Sprawdzimy. Słuchaj, maska taką. Robią maskę fantastyczną z alg. Najpierw smarują witaminami, ruchami kolistymi. Wiesz? Mhm. I potem... jak nasmarują kolistymi ruchami, kładą ci tak jakby odlew gipsowy. Smarują cię tak jakby gipsem. Miałeś kiedyś nogę w gipsie? Nie. No to nie życzę ci tego, ale na piersi. I kładą taki odlew i teraz ty nie możesz robić żadnych takich ruchów. Tak. Żadnych takich. Szkoda. Tylko leżysz sobie i marzysz o niebieskich migdałach, a tutaj alga, ten gips z algami zastyga na tobie. Wiesz? Nie wiem, czy taka maska zrobiłaby biust fantastycznie naszemu papie, ale kto wie, może. Halo? 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 Halo, kto się dodzwonił? Czesiek, mówi Czesiek. A skąd dzwonisz, Czesław? Czesiek z Bydgoszczy. Aha, z Bydgoszczy, witaj. Cześć. Chciałem się ciebie zapytać, jaka jest odmiana sera góralskiego? Ościpki? Tak, nie. No jeszcze raz, słucham. Halo? No podaj mi nazwę... Oszczypki. Oszczypki, zgadza się. I co? Dobrze, poprawnie odpowiedziałeś na pytanie. Dziękuję. Teraz jeszcze odsłaniam jedną literkę, już będzie wiadomo, o co to chodziło. To jest warzywo z melonowatych. Tykwa. A ja z kolei zdejmuję porcięta. Agnieszko, dla wielu jesteś prawdziwym ekspertem kulinarnym i powszechnie uważa się, że znasz się na tym świetnie. Całkiem niedawno pani prezydentowa uczyła Polaków, jak należy prawidłowo jeść bezę. I jestem przekonany, że i ty możesz nauczyć naszych widzów, jak jeść. No, tym razem może nie beza, coś innego. Bardzo poproszę o wniesienie na plan owocu. Owoc egzotyczny, pewnie i w Australii, i w Polsce występuje. No oto banany. Ale to jest takie banalne, żeby kobieta jadła banana.
Czy nie można jeść... Odczarujmy, sprawmy, żeby przestało być banalne. Właśnie jak niebanalnie zjadłabyś banana? A pamiętasz scenę z Toma Jonesa, jak para aktorów angielskich jadła różne rzeczy, ostrygi, tam, nie wiem, krem. I to było takie świetne. Ale, ale bananów nie jedli. I właśnie my biedni Polacy, już wiemy, jakieś bezy, ptyśki, tego rodzaju rzeczy mamy wytłumaczone. Ale bananów nie wiemy. Czy byłabyś tak miła i wyjaśniła w dowolny sposób, z dowolnym elementem prezentacyjnym? Ja mogę zostać nakarmiony, jak uważasz? Ale to będzie niesmaczne. Tylko w sposób niesmaczny można zjeść banana? Nie wyobrażasz sobie, jak zrobić? No, wiesz, naprawdę, wiesz. A wiesz co, jeszcze wiesz co zrób? Co? Poradzę ci. No poradź. Ja złapię tu, a ty rób... Wiesz? Nie będziemy robić aluzji. Nie będziemy robić aluzji. Weźmiemy, rozumiesz... Ale odgryzasz, Agnieszko? Czy też na przykład po kawałku? Oho. Proszę Państwa, Agnieszka Perepeczko uczy teraz, jak należy jeść banana. Mogę kawałek też? A jeszcze? Już wystarczy. Państwa, finał. Sobie sam. Finał. Banany z Agnieszką Perepeczko. Co mam wrzucić? Tam ci... Proszę. Naprawdę. Proszę Państwa, wielki, namiętny finał Nieczułych Drani. Jaka jesteś? Już trochę wiemy. Pewnie już teraz ciekawość was zżera, dlaczego Agnieszka dostanie serfera. Spytamy o wieku kochanków różnice i o to, jakie lubi szpice, w życiorys swój całkiem na serio wbijać, a potem szampanem będziemy opijać, truskawkami zagryzać i będzie wspaniale w przyszłym po reklamie Czułych Drani finale. Proszę Państwa, oto najbardziej ekscytująca, emocjonująca i nieprzewidywalna część Czułych Drani i Nieczułych również. Jest ze mną Agnieszka Perepeczko, którą zapraszam do naszego miejsca finałowego. Znowu się całujemy? Oczywiście, bardzo proszę. Mam coś wstać. Oto Czuły Drań. Tenże drań bardzo precyzyjnie ustosunkowuje się do tego, co mówią nasi goście w finale. Za chwilę zadam ci, Agnieszko, dość trudne, kontrowersyjne i nieoczywiste pytanie. Nasz Czuły Drań odpowie tak na twoją odpowiedź. Proszę, włóż tu dłoń. Ale ja się boję. Ale czego? Ale tego, patrz, że tam mam jakieś świństwo mi zrobicie. Jakie? My świństwo... A mogę palec włożyć? Nie, troszkę mało. A ile ręki? Tyle. Ale otwartej czy zamkniętej? Nie utniemy. Otwartej, a coś wyczekującej... Nie, nie wyczekująca ręka. Nie? Nie. Ale boisz się, Agnieszko? No ale masz coś na sumieniu? Nic. No to jeśli nic, to się nie bój, bo to jest Czuły Drań. I jeśli w tobie tej czułości jest... Już włożyłam i co? Agnieszko, więc teraz skup się, bo oto zadam ci śmiertelnie poważne pytanie. Wal. Przyznaj szczerze, jaka była największa różnica wieku między tobą a twoim seksualnym partnerem? A ja nie miałam żadnych seksualnych partnerów. Bo ja nie muszę się tutaj zwierzać, jakich ja miałam, bo był być może zaskoczony, że na przykład jestem dziewicą. Nie pytam o to. A w takim razie lubisz młodych? Ale młodych byczków, młode kurki. To... Młodych, jurnych, sprawnych, namiętnych, ognistych, seksualnych chłopaków. No. A jak młodych? No, dolna granica, ustalmy to. 23. O, to nie najgorzej. 23-latek to już jest... Matko, coś mi muska. Aha. Jakie świństwo. Sprawdźmy. Oto odpowiedź Czułego Drania. Wyciągnij proszę dłoń i sprawdź, co dostałaś w prezencie. Ja muszę najpierw zobaczyć, czy ja mogę to wyciągnąć. Aha, spójrzmy. Aha. Prosimy. Agnieszka Perepeczko poznaje swą nagrodę. Wyciągnij śmiało. Taki... Uważaj, bo się przewróci. Aha. Poczekaj. Aha. Nie dojdziesz go do samego końca. Spójrz. Dobrze. Pokaż wszystkim Państwu. Zawsze młody i zawsze gotowy. Specjalnie dla Ciebie. Fajny jest. Tak, fajny? W porządku? Wszystko ma, co trzeba? A kaloryferek ma? Ma. Dobra. Ma kaloryferek? Zamienimy go teraz. Martwią mnie troszkę takie włoski.
Zapraszam cię w tej chwili, zamienimy go choćby na moment na prawdziwego. Oto strażak, którego poznałaś nieco bliżej w pierwszej części naszego programu. Uwolnijmy go, dobrze? No to uwolnij. Ja bardzo ciebie proszę, klatka jest już przeze mnie wstępnie otwarta. Gdybyś zechciała go wyprowadzić, a ja przygotuję zadanie finałowe. Jak to się otwiera? Po prostu należy pociągnąć za drzwi, o to. To? Mhm. Słuchajcie, ja nie umiem nic otworzyć. No ja to przewrócę. Aha, nie, dobrze. Proszę bardzo, niech pan będzie łaskawy, panie Maćku. Niech pan usiądzie, bo pan się zmęczy. Agnieszko, to, co Agnieszka Perepeczko lubi... Żywe? Oczywiście, że żywe. Czy ja mogę cię tu zaprosić? Otwarte, będziemy pić. Lepiej. Zaproszę cię tutaj obok naszego niewolnika, ponieważ zadanie finałowe... widzę, że bardziej ten malutki ci się podoba. Nie. No to jeśli nie, to zapraszam, oto duży, który czeka. Zadanie finałowe dla naszego niewolnika polegać będzie na tym, że stanie się on uosobieniem twoich wszystkich najpyszniejszych smaków. Truskawek i szampana, bo o tym opowiadałaś. Kawioru. Kawiorem nie będziemy go smarować, ale za lubię to... Lubię kawior, ostrygi lubię też. Agnieszko, pomyślałem sobie, że zrobimy w ten sposób. Niewolnik... Dobrze, ja proszę bardzo, to są truskawki. Prosiłbym, żebyś jedną z tych truskawek włożyła mu do ust, a ja w tym czasie szybko otworzę tego oto lekko schłodzonego szampana, którym... Ja lepiej zrobię. Tak? Niech pan otworzy usta. Tak. Ale szeroko. Oho. Ja panu wrzucę do ale jeszcze szerzej. Oho. Co? O! Udało się? I teraz wykończymy to, gasząc strażacki żar namiętności. Można to przełknąć. Oblewałaś kiedyś faceta szampanem? Nie widziałam powodu, piłam. No to dzisiaj, zwróć uwagę, chłopak jest pełen żaru, czekał na tę chwilę od wielu dni. Ale jakiego żaru? I marzył, by Agnieszka Perepeczko ten żar świeżo otwartym szampanem. Ale to z butelki? Myślę, że tak, będę... Nie. Z butelki ja dama nie pije z butelki. Ale oblać tego oto niewolnika. Ale to sobie oblej, ja nie chcę. Agnieszko, dziękuję ci najserdeczniej. Serdecznie ci dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie. Gaszę żar. Zasadniczo przyznam szczerze, że i ja powinienem swój trochę gasić. Co chyba niniejszym. Ale to szkoda. O, dziękuję ci serdecznie. Proszę państwa. Specjalne wydanie Czułych Drani z Agnieszką Perepeczko i tym oto gaszącym żar strażakiem. Proszę truskawkę do szampana, będzie pasowała. Proszę cię bardzo. Pyszne. Niedużo dali, bo trochę oszczędzają. Każda środa i każdy wtorek późno wieczorem Czułe Drani. Kilogram przywieźć. Mamy jeszcze. Nie tyle. A daj mi, jeszcze jedno mogę? Ale co to tak malutko? Przecież za mało. Kilogram, ja jem kilogram. Agnieszko. Mamy siebie, ale miejmy truskawki.